Kawa czy meliska? Oczywiście, że kawa. Moja ulubiona kawa to ristretto, czyli mały espresso. Zapraszam Was na kawę. Pogadamy sobie trochę dzisiaj o mnie. Zanim Wam opowiem o sobie, to zasubskrybujcie oczywiście mój kanał i kliknijcie w dzwona. Nie w kubek od kawy. Pizza tylko i wyłącznie włoska albo polska w wiadukcie z pikantnym salami i bez żadnego ananasa. Jakie mogę Wam powiedzieć, jakie są moje ukryte talenty? Wtedy Wy będziecie wiedzieć i wszyscy inni też. No jest kilka. Ale nie powiesz. No nie, nie powiem. Francuskiego. Zamierzałam już się nawet zapisać na lekcję, ale koronawirus pokrzyżował moje plany. Na pewno następny język to będzie francuski. Słabe strony nie, ale ciemne strony doktor Wasiewicz istnieją. Natomiast uważam, że to jest część mojej osobowości. Albo się ją kocha, albo się jej nie lubi. Ojej, no wiadomo, że Włochy. Okolice Mediolanu. Liguria ewentualnie, czyli pod Genuą. Absolutnie Włochy, tylko Włochy. Żadne inne miejsce na świecie. Ja? Czy myślałam o napisaniu książki? Oczywiście, że myślałam. I to nie raz, nawet zaczęłam pisać. Właściwie to było rok temu, jak założyłam sobie na próbę aparaty, bo moim pomysłem na książkę było spisanie moich wrażeń, czyli lekarza, który ma też aparat stały. I chyba muszę znowu do tego siąść, bo coraz więcej osób mnie pyta, czy napiszę książkę. No właśnie się zastanawiam, czy napisać książkę taką bardziej medyczną, czy napisać na przykład książkę o gotowaniu, nie wiem, czy książkę o sobie, jako o osobie, która jest setką twarzy w jednej osobie, nie wiem. Nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach na dole, czy uważacie, że powinnam napisać książkę, jeżeli tak, to o czym? A może chcecie jakiś poradnik? E-booka czy drukowaną? Ja to lubię na przykład książki takie, wiecie, analogowe, że sobie wezmę, przeczytam, dotknę papieru, obejrzę okładkę. No ale teraz też popularne są e-booki, nie? Może e-booka i po prostu analogową. Tylko nie wiem właśnie, czy... Jak wy sądzicie, czy poradnik, czy... Czekam na wasze opinie.